Kolejny, tak jakbym powiedziała, zarzut w stronę spółek to jest to, że często osoby no, chciałyby się zdecydować na przykład na spółkę ze względu na to, żeby właśnie no, tak w cudzysłowie uciec z ZUS-u, jednak później po konsultacji z księgowymi bądź znajomymi okazuje się, że no, wszystko fajnie, tutaj od ZUS-u ucieknę, ale tam z kolei księgowość droga. I jak miałbyś powiedzieć, jak się rozkładają koszty i jak, z jakimi kosztami właśnie może się liczyć, musi się liczyć osoba, która chciałaby na przykład przejść na spółkę? To znaczy, to jest prawda, że księgowość jest droższa, ale dlatego, że ona jest obwarowana znacznie większą ilością zasad i reguł, które należy wypełnić. Tak, tak naprawdę księgowość w spółce z o.o. pokazuje bardzo piękny wręcz obraz przepływów pomiędzy naszymi działalnościami, aktywnościami, pomiędzy tym, co się dzieje w naszej firmie. Także jeżeli wykorzystujemy księgowość do tego, żeby zobaczyć się te przepływy, tak uchwycić je, no to faktycznie to jest narzędzie, które jest warte swojej ceny. Ja rozumiem, że tu mówimy o sytuacji, w której ktoś ma niewielką działalność gospodarczą i doskwiera mu te 1500 ZUS-u i próbuje uciec od tego kosztu poprzez spółkę z o.o. No to faktycznie przestraszy się, bo w takim, to lekko licząc, księgowość spółki jest 2 razy droższa na tej samej ilości dokumentów. Tak? I te, od tego się nie da uciec, dlatego że tam po prostu jest znacznie więcej rzeczy do pilnowania i każda złotówka, nawet grosz, musi zostać zaewidencjonowana. Tego nie ma w działalności gospodarczej. Nie ma też tak, że spółka kupuje rzeczy, które mogą nie być kosztem, tak? Bo jeżeli przedsiębiorca kupi taką rzecz, to możemy ją zignorować. W spółce nie możemy jej zignorować. W spółce ona jest wtedy kosztem pozapodatkowym, tak, ale pozostaje kosztem rachunkowym, że przez takie szereg różnych regulacji na różnych poziomach, to jest po prostu no więcej pracy dla osoby, której to zlecamy lub samemu to wykonujemy, choć akurat pewnej księgowości tu nie polecam, bo łatwiej o pomyłkę, no chyba, że ktoś bardzo się do tego przyłoży. Natomiast no tutaj jest to pewna zmienna, którą trzeba brać pod uwagę. Natomiast przy skalowaniu działalności i przy jej wzroście, no to wtedy księgowość, pełna księgowość jest jak najbardziej bardzo dobrym narzędziem, które może wręcz pomóc rozwijać biznes, a zamiast przeszkadzać w postaci kosztów. Tak? W sumie fakt, mówisz, to jest ciekawy aspekt, o którym nie pomyślałam nawet, bo mówisz, że księgowość to nie jest jedynie takie no, niezbędne zło, z którym trzeba się liczyć, jeżeli przychodzimy na, powiedzmy, na spółkę, ale faktycznie narzędzie. I jeżeli na przykład ktoś przechodzi z JDG na spółkę, czy często zdarza ci się, że na przykład nagle się tej osobie oczy otwierają i wiele, że no jest w stanie, że tak powiem, troszeczkę zalepić cieknącą łódkę? Czy często ma takie objawienie, że o kurczę, nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tu mi ucieka, tam mi ucieka i że są jakieś rzeczy, którymi powinnam się zainteresować? Znaczy, no pytanie, które często się pojawia, to gdzie są moje pieniądze, tak? Bo ja wysyłam informacje o podatku, jest tego dużo do zapłacenia, a przedsiębiorca tego tych pieniędzy nie ma na koncie, tak? Na pewnym poziomie można zidentyfikować przyczyny takiego stanu w działalności gospodarczej, ale w spółce z o.o. przy pełnej księgowości, bo są osoby fizyczne, które muszą prowadzić pewną księgowość, niektóre chcą, to jest znacznie prostsze do uchwycenia, tak? Znaczy to widać jak na dłoni, wystarczy tak naprawdę wziąć dokument i zapytać, albo zapytać księgowego i to tak naprawdę ja jestem w stanie odpowiedzieć. Przy takich działalnościach gospodarczych, gdzie te pieniądze wchodzą i wychodzą, no to już nie jest takie proste do uchwycenia, tak? Także tak, to może być bardzo fajne narzędzie, zresztą ja je bardzo lubię, natomiast większość z niego nie korzysta, tak?